PregnaBeat to telemedyczne rozwiązanie do monitorowania kobiet w ciąży. Składa się z dwóch elementów. Jednym z nich jest urządzenie profesjonalne, medyczne, mobilnego KTG. Z drugiej strony mamy platformę telemedyczną, na której lekarze położne na bieżąco analizują zapisy. To, co nas wyróżnia, to kompleksowość, czyli połączenie zarówno urządzenia z usługą. Dzięki temu kobieta nigdy nie zostaje sama z niezrozumiałym dla niej wynikiem. Dodatkowo mamy odpowiednie sensory, które umożliwiają odpowiednie ułożenie sond na brzuchu matki. I dostosowaliśmy urządzenie, aby było jak najbardziej dostosowane do ostatecznego odbiorcy, jakim jest kobieta w ciąży. W związku z tym mamy swoje pasy montujące sensory na brzuchu oraz odpowiednie etui. Naszą misją jest, aby doprowadzić każdą ciążę do szczęśliwego rozwiązania. Kobieta, która chciałaby jak najlepiej zaopiekować się jeszcze swoim jeszcze nienarodzonym dzieckiem, udaje się do swojego lekarza prowadzącego bądź też położnej i dzięki temu jest w stanie uzyskać takie rozwiązanie do tego, aby wykonać je samodzielnie w domu, w przypadku kiedy mówimy o lekarzu, bądź też jeżeli mówimy o położnej, to położna bądź też lekarz może również wykonać to badanie razem z nią w domu, w szkole rodzenia, w dowolnym miejscu. Potrzeba, jaką zaspokajamy, to przede wszystkim dostępność. Na ten czas takie duże kardiotokografy profesjonalne, dzięki którym mierzymy dobrostan płodu, spotykamy w różnego rodzaju ośrodkach zdrowia. Państwowych, publicznych, są to ośrodki typu przychodnie, ale też na przykład w szpitalach na oddziałach SOR. Jest problem z dostępnością do tego typu sprzętu, dlatego że są one w określonych miejscach i wymagają jakby dodatkowej obsługi personelu medycznego. My to urządzenie stworzyliśmy w taki sposób, że ono jest mobilne i jesteśmy dzięki temu w stanie wykonać to badanie w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Dzięki temu jest łatwość wykonania profesjonalnych badań kardiotokograficznych. Idąc dalej, kobieta na takie badanie musi dojechać, więc często jest to związane z podróżą, a to docelowo generuje stres, możliwość infekcji. Kobieta w ostatnim trymestrze ciąży wykonuje to badanie i wiadomo jest, że w tych ostatnich miesiącach jest problem również z poruszaniem się, więc takie badanie z całym dojazdem, oczekiwaniem na badanie, później analizą, no, trwa kilka godzin czasami nawet, dwie godziny potrafi trwać w zależności od dojazdu, no i generuje ten stres i możliwość narażenia na infekcję. Gdyby takie badanie mogło być wykonywane w domu, jak w przypadku właśnie wykorzystania PregnaBeat, kobieta może je w zaciszu domowym o dowolnej porze dnia i nocy wykonać takie badanie i jednocześnie bardzo szybko otrzymać informację zwrotną, czy z dzieckiem jest wszystko w porządku.